Cześć! Witam Was serdecznie w nowym filmie na moim kanale i dzisiaj, moi drodzy, zapraszam Was na Get Ready With Me. Ja będę się dzisiaj, słuchajcie, szykować. Mamy wyjściową taką imprezę z naszej firmy. Żegnamy wakacyjnych pracowników i nasza firma zorganizowała w Reykjaviku nam imprezę, czyli mamy transport do Reykjaviku, mamy tam jakiś poczęstunek. Jakiś alkohol też ma być. Mamy imprezę od 19 do 11:30 w nocy, więc postanowiłyśmy z koleżanką, że pójdziemy, więc pomyślałam, że z Wami się na tą imprezę wyszykuję i też pokażę Wam moją dzisiejszą stylizację. Ja już jestem po pielęgnacji, więc teraz będę sobie nakładać podkład i wiecie co, ostatnio mam tak opalony dekolt, moją twarz, jak wiecie, ja mocno nie opalam, czyli praktycznie w ogóle nie opalam, ona sama się odpala pod wpływem chodzenia po słońcu i muszę mieszać podkłady, muszę coś dodawać ciemniejszego, bo no niestety te moje podkłady są za jasne. Teraz tak się zastanawiam, który podkład wybrać, żeby mi się fajnie utrzymało, ale chyba wybiorę ten podkład z Shein i wymieszam go z dziesiąteczką z Maybelline Superstay, a Shein CC Cream mam w odcieniu 03 Medium. To jest ten i wiecie co, mam wcześniejszą wersję. I tak coś się właśnie zastanawiałam, jak go kupiłam, że coś tu się zmieniło. Ja mam tą wcześniejszą wersję, tu mam zupełnie inny odcień. I zobaczcie, tu jest pompka, a tutaj już zrobili taką tubkę do wyciskania. No bo te pompki niestety nie działały. Ja musiałam tą pompkę ściągać i dodawać, i po prostu wyciskać sobie ten podkład, bo ta pompka tutaj szwankowała troszeczkę, więc robię sobie tutaj mieszankę na moim krążku i nie namoczyłam sobie gąbeczki. No, zaraz sobie ją namoczę. I sobie jeszcze dodam, raz Wam pokażę. Już mam taką końcówkę, muszę zamówić. O! I dodałam sobie jeszcze ten bronzer Sinsay. Ale słuchajcie, idę namoczyć gąbeczkę i już do Was wracam. O tak, gąbka nie namoczona. No dobrze, gąbka namoczona. Ja jeszcze patrzę, włosy mi dosychają, więc fryzurkę sobie później zrobię. I wiecie co, zauważyłam, że są, to nie jest odkrycie, podkłady, które nakładam niektóre gąbką, a niektóre pędzlem, to tak jak pędzlem nakładam, to tego podkładu idzie mało, ale znowuż fajnie po pędzlu nie wyglądają. A te, co nakładam gąbką, to właśnie podkładu idzie dużo, ale fajnie wyglądają po gąbce, także nie każdy podkład dobrze wygląda nakładany gąbką, a nie każdy dobrze wygląda nakładany pędzlem. Nie, nie, to ja wiem, że to nie jest odkrycie roku, ale tak właśnie ostatnio po tych moich podkładach zauważyłam, jak mi schodziły, że właśnie bardziej, ładniej niektóre wyglądają po gąbce, a niektóre właśnie po pędzlu. I tak jak teraz, widzicie, nałożony gąbką i ja muszę go dołożyć, bo no mało, gąbka zjada. Ale znowuż lubię, jak te podkłady są nałożone gąbką, bo wtedy ładnie wyglądają, tak naturalnie wygląda ta cera. I widzę, że ta dziesiątka już mi się kończy. Kończy się, kończy i co tu zrobić? Kupić trzeba kolejny. Nie zaopatrzyłam się, słuchajcie, w Maybelline, bo jest u nas, ale u nas jest dużo droższy. Nie pomyślałam. Kupiłam podkład Znam, ale powiem Wam, że podkład Znam, o, mam tu spineczki, bo jeszcze włosy mi dosychają. Podkład Znam, słuchajcie, czy ja się ubrudziłam? Nie, na szczęście. Podkład Znam jest dla mnie na daną chwilę za jasny. Także musimy poczekać z testem tego podkładu, bo nie przetestuję go teraz. Nie ma opcji. Będzie się bardzo odcinał od mojej szyi i będzie to śmiesznie wyglądać. On jest naprawdę bardzo jasny. Ja go kupiłam
wiecie, patrzyłam na tester, ale ja wiem, w jakim odcieniu jestem zimą. Znaczy w te, wiecie, chłodne dni, gdzie się nie opalam i więcej jestem nieopalona niż opalona, dlatego może we wrześniu sobie go przetestujemy, jak już mi ta opalenizna troszkę zejdzie. I tak będę na pewno musiała nadrobić tutaj bronzerem troszkę, bo ja ogólnie moja cera jest dużo jaśniejsza od mojego dekoltu i od mojej szyi. I tak to wygląda. No dobrze, jeszcze sobie poblenduję tutaj drugą stroną gąbeczki, żeby to się ładnie... Zobaczcie, cała gąbka. Cała gąbka w podkładzie. Ale ja już jej nie używam do korektora, więc sobie to wszystko tutaj wklepię. Dokładnie rozblenduję, żeby mi się tutaj nic nie odcinało. Później jeszcze sobie ułożę włosy i wiecie co, włosy mi tak fajnie podeschną, to ja je sobie chyba zrobię na tą, tak, bo one jeszcze są z tyłu mocno wilgotne, zrobię sobie na tego Revlona suszarko-lokówkę, bo tak czy inaczej, jest wilgotno na dworze, one i tak mi się będą tak trzymały, wiecie, fryzury nie będę żadnej układać, po prostu sobie je podwinę. I tak zostawię. Korci mnie ściąć grzywkę, słuchajcie. Bo już mi się coraz bardziej nie podoba moja fryzura z grzywką. Grzywka jest mi wygodna do pracy, bo spinam włosy. Ale na co dzień, jak do rozpuszczonych włosów, korci mnie grzywkę ściąć. I nie wiem, czy sama tego nie zrobię, czy pójdę do fryzjera, nie wiem. Pomyślę. Czy się odważę zrobić to sama. No, słuchajcie, nieraz ścinałam grzywkę sama i fajnie wychodziło, więc zobaczymy. Dobra, podkład położony, widzicie, jak go sobie tak zawsze fajnie rozprowadzę i tak staram się dobierać kolor, żeby mi się tutaj do mojego dekoltu wszystko ładnie tutaj spójnie, żeby to, spójnie, żeby wyglądało. Dobra, korektor. Korektor, wiecie co, wezmę sobie, nie wiem czy ja Wam go pokazywałam, jakiś czas temu chyba. Wezmę ten korektor, wymieszam sobie z... Zrobię sobie mieszankę też korektorów, o, może tak zrobię. A więc tak, przetarłam już mój krążek. Tutaj jest Armani. Taki korektor, zaraz Wam pokażę jego odcień, tu zaraz na krążku. To jest taki łososiowo-brzoskwiniowy odcień. Jeżeli macie zasinienia większe pod oczami, to on właśnie fajnie pod oczami wygląda. Tutaj mam Rimmel Multitasker w odcieniu 0,50 Sand. Ja sobie je wszystkie tutaj wymieszam. I 30 Light, też Multitasker. I je sobie tutaj wszystkie położyłam i ja je sobie teraz tutaj rozblenduję na tym krążku w gąbeczkę mniejszą. O! I położę pod oczami. I taka mieszanka jest idealna w okolice pod moimi oczami, jak potrzebuję takiego większego zakrycia, gdzieś na jakieś wyjścia, wiecie, żeby to ładnie wyglądało, to taką mieszankę, po prostu ten, dodaję ten korektor z, co ja mówiłam, skąd on jest? Armaniego. Ja go kiedyś kupiłam, słuchajcie, oglądałam taką amerykańską youtuberkę kosmetyczną i ona go polecała, ona miała naprawdę mocne zasinienia pod oczami. I ona sobie takie właśnie delikatne kreseczki tylko tutaj robiła, wiecie, gdzie te zasinienia, wyblendowała później z korektorem i bardzo ładnie to wyglądało. I zobaczcie, jest rozjaśnienie tego, tego łososiowego koloru nie widać, a ładnie
A tutaj to już sobie dołożę ten jaśniejszy, a ładnie to wygląda. Jeszcze sobie, to jest trójeczka czy pięćdziesiątka? Pięćdziesiątka. Jeszcze sobie rozświetlę troszeczkę strefę T. Troszkę sobie tu rozjaśnimy. O. Fajnie się ten korektor blenduje. Teraz przypudruję sobie okolice pod oczami i użyję puderek z Hean. Jak jestem opalona, on idealnie pasuje tu w okolice pod oczami, ale jak nie mam opalenizny, to jest dla mnie ciemny. Dlatego teraz korzystam z możliwości i używam go, póki jestem opalona. Ale ja mam jego też zmieszanego w tej mojej mieszance, więc korzystam z możliwości, żeby go wykorzystywać. Ale też mam do przetestowania puderek z... Zapomniałam, że kupiłam maksineczki, ten puder pod oczy, więc może wykorzystamy go w tym filmie, jak będę testować podkład z NAM. Może jakoś to ogram przy tej mojej opaleniźnie, może troszeczkę dodam więcej bronzera, bo powiem Wam, że bardzo bym chciała już wypróbować ten puderek z... od maksineczki pod oczy i tak czeka. Jeszcze wiecie co, nawet nie testowałam tego rozświetlacza z Catrice, bo tak wszystko trzymam, bo jak ja Wam coś obiecuję, że coś przetestuję z Wami, to po prostu tak jest. No tak jest wtedy, gdzie mi się on jest. I czekam, i sama czekam, sama się doczekać nie mogę. Dobra, ja się Wam bardziej przybliżę teraz. O, żeby lepiej było to widać. Więc no nie testuję sama i tak już czekają, schowane w zakupach i czekają. Dobra, puderek użyję sobie It Cosmetics. On jest taki też lekko rozświetlający. W odcieniu mam go medium. Już też taka końcówka, ale ja go trzymam na wyjścia, na takie właśnie wyjścia, jakieś imprezy. Nie używam go na co dzień. On mi się sprawdza bardzo właśnie na wyjścia, ładnie twarz wygląda. Także bardzo go lubię. I szukałam go tutaj, bo u nas jest na Islandii It Cosmetics, ale nie widziałam tego, właśnie tego konkretnego, a nie. Dobra, użyjemy sobie paletkę. Tą moją z Yves Rocher. To jest już końcówka. Tak ją używam, wiecie, sporadycznie, raz na jakiś czas. Ale tak delikatnie tylko omiatam sobie twarz, daję takiego troszeczkę rozświetlenia. Też już tych paletek nie ma. Ale powiem Wam, co dobre, to nie produkują, to się kończy i bronzer, którego się teraz przez wakacje i przed wakacjami się do niego tak przykleiłam, że się odkleić nie mogę. Jest to Catrice, ta mozaika. Pięknie wygląda na opalonej twarzy, więc używam go codziennie. I się boję, że mi się skończy niedługo. Bo on tak niebawem, wiecie, się kończy. Tak nagle te mozaiki mają to do siebie, że używacie, używacie, nagle buch, jakaś tam, jakieś dęko się pojawi i już później... Słuchajcie, nagle on się kończy. Tak jest z tymi mozaikami. No, zauważyłam ostatni, co miałam, chociaż miałam ponad rok tamten. To tak nagle mi się skończył. Był i nagle puk, go nie ma. Ale do samego, słuchajcie, końca wykorzystałam. Ja go bardzo lubię, on ma tutaj troszeczkę rozświetlenia, tak naprawdę nadaje naszej cerze takiej opalenizny, no piękny jest. Kocham, uwielbiam naprawdę i na pewno kupię sobie kolejne opakowanie. Chociaż bronzerów mam troszkę, ale to jest mój chyba faworyt. Ten, właśnie ten. Jako róż do policzku, słuchajcie, sięgnę po moją
paletkę Chloe Malika i wymieszam sobie oba te róże, też limitowana paletka. Co dobre, raz wyprodukują i nie zrobią. Ale Becca to już po prostu nic nie produkuje, już nie ma tej marki, ona jeszcze gdzieś tam jest sprzedawana w Smashboxie. Chyba coś oni przejęli, niektóre kosmetyki. Ale ta paletka to była, to był strzał w dziesiątkę. Naprawdę, o, ja sobie tutaj zobaczę, bo będzie mi lepiej. I ja ją, słuchajcie, tak naprawdę na wyjścia używam. I zobaczcie, jak się fajnie twarz tutaj opaliła, ale widzę, że muszę troszkę tutaj w kamerze widzę, ale na żywo tego nie ma. Bardziej sobie rozblenduję ten bronzer, tak jakby mi się plamy zrobiły, ale uwierzcie, na żywo tego nie ma. No i dobrze, rozświetlacz. No to jak Becca, to użyjemy też rozświetlacz z Becky, czemu nie? Ten, ja mam go w odcieniu Champagne, chyba tak? Chyba tak, o ile się nie mylę. Piękny odcień, będzie pasował do tego tutaj różu. Jaki błysk piękny, zobaczcie. No. I troszkę sobie tutaj to, co zostało na pędzlu, przelecę tutaj pod brew, rozjaśnię. Nie lubię mocno rozjaśniać brwi rozświetlaczem. Wolę to zrobić matowym, kremowym pudrem, cieniem, ale od czasu do czasu lubię sobie rozświetlacz zrobić. I tak, paletka Christian Laurent. Gdzie mój jest pędzelek? I sięgnę po bronzer i po ten cień i położę je oba w załamanie powieki. To jest taki, będzie taki, wiecie, wyjściowy, ale delikatny makijaż. Chyba, że mocniej sobie zrobię zewnętrzny kącik, ale chcę tak postawić na taki ładny, delikatny makijaż. Bo jednak buzia jest opalona, ciało opalone, więc delikatny makijaż też będzie ładnie wyglądał. Czy zgodzicie się ze mną, że jak ciało jest opalone, to obojętnie czy się ma większe gabaryty, czy mniejsze, czy jest się plus size, czy jest się XS, to ciało wygląda ładnie. Zgodzicie się? Ja tak uważam i nawet z koleżanką ostatnio stwierdziłyśmy, że nawet jak się jest, słuchajcie, przy kości plus size, to i tak ciało wygląda o wiele ładniej, jak jest opalone, niż jak blade. Dlatego powiem Wam, że zauważyłam, że te dziewczyny plus size często też używają sobie samoopalaczy, żeby ładnie wyglądać latem i dużo osób ładnie wygląda przy użyciu samoopalacza. Ja powiem Wam, że kiedyś używałam, ale zawsze mi się tworzyły plamy. Ciężko trafić na dobry samoopalacz, żeby ładnie, równomiernie go rozłożyć. To trzeba też mieć wprawę. Chociaż wiem, że Maksineczka też używa fajnego samoopalacza i ona zawsze ładnie ma rozłożony, ale to już chyba są lata wprawy u niej. O, i tutaj kładę ten cień z tej paletki, ten ciemny, w załamanie powieki. Nie w załamanie, w zewnętrzny kącik. I to mi się właśnie tutaj podoba. I na dolną powiekę zrobię to samo. Wezmę mniejszy pędzelek i sięgnę właśnie po ten ciemniejszy cień. I teraz płaski pędzelek i sięgnę po ten jasny cień. Uwielbiam go. Powiem Wam, to jest jedyny cień, który jest tak mocno napigmentowany, jedyny, który ja mam i życzyłabym sobie więcej takich cieni mieć, który naprawdę wygląda pięknie na powiece. Ja mam kilka paletek, ale na tak dobrze napigmentowany, jasny, beżowy cień jeszcze nie trafiłam. Ten jest cudowny.
pięknie wygląda na powiece. Wiecie co? Ja tak jeszcze sobie przyciemnię oko tym cieniem z Inglota, tak troszeczkę, bo jednak jest to wieczorowe wyjście, więc można sobie troszkę poszaleć. Tylko, o jest, szukam pędzelka i troszkę mocniej tutaj, tylko w zewnętrznym kąciku przyciemnię. Bardziej zaznaczę ten zewnętrzny kącik. I teraz domyślacie się, nie? Bobbi Brown. On zawsze na koniec makijażu robi taką robotę, że nie mam pytań. I jego kładę właśnie na ten jasny, beżowy cień. On mi tutaj ładnie rozświetla, znaczy daje połysku na tej powiece. Tak się ładnie ta powieka mieni. Ja go zawsze nakładam takim płaskim pędzelkiem. Takim. Czy mi złapie? O. Takim płaskim pędzelkiem. On mi tutaj fajnie właśnie w to miejsce pasuje. Jak mam doklejone rzęsy, to już sięgam po mniejszy pędzelek, bo ten już jest za duży. Ale jak mam swoje rzęsy, to sięgam po niego. I co mi jeszcze tutaj zostało? Rozświetlenie wewnętrznego kącika oka. I też sięgnę po rozświetlacz z tej paletki. On pięknie tutaj będzie rozświetlał wewnętrzny kącik. No dobrze, makijaż mam zrobiony. Teraz sobie, słuchajcie, delikatnie wytuszuję rzęsy, bo chcę przykleić sztuczne rzęsy, ale też mam takie delikatne sztuczne rzęsy, że będzie to ładnie wyglądało, więc tylko będzie jedna warstwa maskary na rzęsy położona, bo i sięgnę po maskarę z Panorama, bo mam nową maskarę z L'Oreal, ale ona jest taka mocno ciemna, a rzęsy chcę naprawdę delikatne, takie, żeby to fajnie, naturalnie wyglądało, w związku z czym nie chcę za mocno ciemnych rzęs, żeby się to tutaj nie różniło, ale powiem Wam, rzęsy już mi się mocno poprawiły, bo no, stosuję odżywkę i wazelina też naprawdę pomaga. Więc już praktycznie pomału wracają do normy moje rzęsy. One nie były, nie wiem jak, słuchajcie, zniszczone, nie było, wiecie, jakieś tam mocne ubytki, ale widziałam, że po prostu straciły na długości i na podkręceniu, ale tak, będę jeszcze wracać do tych rzęs na pewno, bo są wygodne, więc po prostu będę używać odżywki, jak będę miała tam te rzęsy przyklejone, bo to nie jest jakaś olejowa odżywka, więc będę mogła jej używać. No i też muszę zamówić nowy klej z Mod na Lash, bo ten mój już taki się zrobił bardzo gęsty i może ten nowy klej z Mod na Lash będzie dużo lepszy niż ten, który ja mam. Ja mam jeszcze tą pierwszą wersję, ten różowy, a teraz jest właśnie zupełnie inny, więc może jest lepszy. Dobra, tuszujemy rzęsy. Może pokażę Wam, jakie rzęsy chcę przykleić. To są z rzęsy 116 Black z... Aż kurczę, jak Wam to pokazać. O, a nie pokażę Wam. Poczekajcie, wezmę w pensetę. O, to są rzęsy właśnie z Ardell 116 Black. Bardzo delikatne i będą bardzo ładnie wyglądały na oku. I tak właśnie chcę. Nie chcę za mocnych, wiecie. Tak delikatnie, żeby tylko podkreślić oko. Bo oczywiście mogłabym zrobić, położyć sobie, przykleić Demi Wispies, ale ja się teraz lubię w takich dłuższych, ale delikatniejszych rzęsach. O ile, jeśli chodzi o sztuczne, bo swoje lubię mieć mocno wytuszowane,
ale jeszcze nie przyszedł ten moment na mocne tuszowanie moich rzęs. Dobra, robię dolną powiekę, raczej tuszuję dolną powiekę, przyklejam rzęsy i już do Was wracam. Zrobimy sobie fryzurę, znaczy ja będę robić fryzurę i pokażę Wam swoją stylizację, którą wybrałam na dzisiejszy wieczór. Także kończę makijaż i już zaraz do Was wracam. I moi drodzy, makijaż skończony. Zobaczcie, to są takie delikatne rzęsy. Nie są tak mocno widoczne. Nie wiem, czy nie zmienia ich może później jeszcze na troszkę bardziej widoczne, ale na ten moment podobają mi się. Zobaczymy, muszę się z nimi tutaj do nich przyzwyczaić, ale ładnie wygląda oko. Właśnie tutaj bardziej są podkreślone cieniem. Właśnie cieniem jest podkreślony ten makijaż, a rzęsy są delikatne. Podoba mi się ten efekt. Zobaczę, czy nie będę zmieniać, ale chyba zostanę przy tych rzęsach. Dobra, teraz włosy, moi drodzy. Mam tutaj już moją suszarko-lokówkę z Revlona. Mam też taki krem do ochronny przeciw gorącemu powietrzu. Sobie włosy tutaj je wszystkie przelecę tym ochronnym kremem. On jest z marki Marianilla. Nie wiem, czy jest u Was dostępny. I widzę, że mryga mi bateria, bo nagrywam, słuchajcie, teraz Canonem. Chciałam zobaczyć, jak Canonem będzie kolorystycznie to wyglądało, bo o, nie pokazałam, zrobiłam swoje paznokcie nowe i to jest kolor od maksyneczki i tu widzę, zobaczcie, jakie mam dłonie opalone, i tu widzę, że jest właśnie żywy kolor, taki neonowy i jednak ten mój Canon lepsze kolory ma. Muszę w tym nowym moim aparacie DJI chyba ustawić kolory, bo nie zawsze te kolory się zgadzają. Dobrze, mryga mi bateria, więc wybaczcie, wymieniam baterię, już do Was wracam ze stylizacją włosów. No dobrze, moi drodzy, bateria wymieniona, włosy ochronione, biorę spinkę, żeby sobie je podzielić na partie. Ja tak zawsze sobie partiami robię te włosy, dzielę na dwie i suszarko lokówka. I tak partiami sobie robię. Więc zrobię drugą partię, trzecią i jak będę robić grzywkę, to do Was wrócę, bo już widzieliście, nie chcę przedłużać tego filmu, więc widzieliście, jak układam. I mamy grzywkę, więc tą część grzywki zostawiam spiętą i robię tą część grzywki. I najpierw tutaj tą część z tyłu. I tutaj ten bok mam już ładnie ułożony. Widzicie, one tak pięknie się tutaj układają. No, ta suszarko lokówka robi naprawdę dobrą robotę. I zobaczcie, nawet ten mój kolor jest taki fajnie widoczny, gdzie naprawdę, zobaczcie, jak już mam odrost. Jak są włosy rozpuszczone, to ten odrost nie jest tak widoczny bardzo. Jednak jak mam włosy spięte, bardziej go widać. Ale jeszcze mi na daną chwilę nie przeszkadza tak bardzo, więc jeszcze do fryzjera się nie wybieram. I właśnie to jest to, że ta moja grzywka teraz jest taka niesforna i ciężko mi jest ją ułożyć, dlatego właśnie myślę nad jej ścięciem, bo widzieliście, i układałam pod spód i na zewnątrz, żeby mi się ładnie ułożyła, bo to jest już teraz ta długość, która jest ciężka w ułożeniu, bo jest i niedługa i nie krótka, więc
jest ten problem z nią, więc muszę jeszcze raz. Właśnie to jest to, że ona się tak układa. Mi łatwiej ją jest ułożyć teraz prostownicą, dlatego właśnie myślę o jej ścięciu. Ale to i tak, słuchajcie, za chwilę to uniesienie troszkę opadnie. Zresztą znacie mnie, że ja lubię włosy układać za ucho, ale no, ułożyła się ciekawie. Lakierować nie będę, bo bardzo rzadko używam lakier do włosów. Sporadycznie ja nie lubię lakieru na moich włosach, w związku z czym zostawiam. Może sobie tutaj troszeczkę, nie mam grzebienia ze sobą, bym sobie tutaj troszeczkę to może natapirowała. Albo tą część jakoś za ucho tu schowała, o. No dobra, jakoś tak ułożymy tą grzywkę, bo jest z nią problem. Dobra, ale w miarę jest ułożona. Podpinać, nie wiem czy podpiąć ją. Zaraz sprawdzimy, jakby to było z podpięciem. Nie. Nie, dobra, zostawiam, zostawiam. Jeszcze może ją jakoś ułożę, bardziej tutaj podkręcę. Więc wiecie co, zostawię. Zostawię na razie tak, ona się ułoży już do swojego ułożenia po jakimś czasie. Więc moi drodzy, idę szukać sobie stylizacji. W głowie mam mniej więcej co chcę ubrać, ale muszę poprzymierzać, czy akurat ta rzecz do tej rzeczy, czy będzie fajnie wyglądała, więc idę przymierzę i już się Wam pokazuję, na jaką stylizację postawiłam. I moi drodzy, ja już jestem gotowa. Dzisiaj postawiłam na marynarkę i tak właśnie chciałam do takich sportowych, eleganckich stylizacji ją zakładać. Dzisiaj właśnie ją założyłam do jeansów, do zwykłego takiego białego t-shirtu, więc już Wam pokazuję, jak wystylizowałam się na dzisiaj. Już obniżam kamerę i Wam pokazuję. A mianowicie mam tą swoją marynarkę, taka jest właśnie jeszcze podkreślająca lato, jeszcze przywołująca te piękne, słoneczne dni. Ona ma piękny kolor, tutaj ten kolor teraz jest fajnie widoczny i moje paznokcie również fajnie do tej marynarki tutaj teraz pasują. Do tego mam swoje jeansy i to są te jeansy, cofnę się jeszcze, te takie z tym krótszym, z krótszą nogawką. Powiem Wam, że fajnie mi się w tej stylizacji one tutaj wpisują, jest taki fajny ich kolor, są fajnie, trzeci raz, starte, taki mają naprawdę idealny ten dekatyzm, bo to są takie już bardziej dekatyzowane, wraca z powrotem moda z lat moich, tak, takich nastoletnich, gdzie był dekatyzm modny, więc założyłam tutaj te spodnie, jeszcze nadal na tej nodze mam, nie wiem czy możecie dojrzeć, bransoletkę, którą kupiłam sobie w Rossmanie, jeszcze fajnie tutaj ona wygląda na tej nodze, ja Wam zbliżę kamerę, żebyście to mogli zobaczyć. No i buty czarno-białe, takie sportowe, Karl Lagerfeld. Tutaj mam taką też koszulkę, gdzie nawiązuje troszeczkę do butów, jest biała i ma tylko czarny napis. I do tego biorę moją torebkę Michael Korsa. Musi być torebka, do torebki musi wejść, muszą wejść, wiecie, dokumenty, telefon, jakaś szminka, jakieś perfumy, więc wiecie, zawsze torebkę muszę mieć ze sobą, czy klucze, no po prostu. Także tak będę się prezentować. Mam nadzieję, że wieczorem nie zmarznę. Wieczorem są u nas troszeczkę chłodne, gdyż ta marynarka jest taka cieńsza. Ale powiem Wam, że wychodziłam na balkon, jest okej, pogoda nie wieje, słońca nie ma, ale jest, może już Wam podwyższę kamerę, słońca nie ma, ale pogoda jest fajna, więc i tak jedziemy, wiecie, w tamtą stronę jedziemy autobusem służbowym, wracamy też autobusem służbowym z powrotem, więc mam tylko kawałek później do przejścia, więc myślę, że nie zmarznę. Także tak prezentuje się moja stylizacja na wyjście służbowe, taka wiecie, sportowo-elegancka. Na to chciałam postawić, bo chciałam się czuć wygodnie, a też chciałam się czuć troszkę elegancko, więc wydaje mi się, że nie przesadziłam, że jest to fajne połączenie, także tak moi drodzy się dzisiaj wyszykowałam. Dajcie znać, co sądzicie o tej stylizacji, czy spodobało Wam się właśnie to połączenie. Ja z zamiarem takim właśnie też tą marynarkę sobie kupowałam, żeby móc ją nosić również
i do jeansów na sportowo, ale zarówno na elegancko. Także moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, dziękuję, że spędziliście ten dzień ze mną, życzcie mi udanej zabawy. My oczywiście widzimy się już w następnych filmach. Wy kochani, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Buziaki, pa!